Choć od powodzi minęło 2 lata, to nie wszędzie jej skutki udało się usunąć i nie wszędzie mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Liczne szkody woda pozostawiła po sobie w Bożencinie. Uszwica zalała część miejscowości i okoliczne tereny, ale teraz mieszkańcy mogą czuć się znacznie bezpieczniej. Udało się zabezpieczyć te odcinki, na których były największe problemy w trakcie powodzi 2010 roku. Niemniej jednak zadanie realizowane jest kompleksowo. Z racji tego, że zagrożenie istnieje na całej długości Bożencina, miejscowości, która ciągnie się wzdłuż biegu rzeki Uszwicy na odcinku ponad 8 km. Realizujemy zakres od mostu Dworskiego w Bożencinie do mostu przy Młynie. To nowe zabezpieczenia oparte na specjalnych palach wpuszczonych w ziemię oraz mury przeciwpowodziowe, które przy takiej powodzi jak w 2010 roku pozwolą utrzymać Uszwicę w Międzywalu. Koszt tych inwestycji w bezpieczeństwo to około 18 milionów złotych. Prawie całość to pozyskane z zewnątrz środki. Jesteśmy małą 8,5-tysięczną gminą, gdzie dochody są przeciętne, tak jak to zresztą funkcjonuje w gminach regionu tarnowskiego, więc na pewno gmina, mając przed sobą takie zamierzenie inwestycyjne, tak finansochłonne, nie zrealizowałaby tego w 2-3 latach, ale proces realizacji inwestycji trwałby co najmniej kilkanaście lat. To największe pieniądze, jakie udało się pozyskać na zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Małopolsce. I choć to jeszcze nie koniec prac, to mieszkańcy gminy Bożencin mogą już odetchnąć z ulgą. Julita Majewska, Telewizja.